Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek D-Rail Valley. Proszę Państwa, znajdujemy się w bazie wojskowej, tutaj w tym oto miejscu, no i mamy fajne zlecenie, naprawdę fajne, bo opiewa na kwotę 53 tysięcy dolarów, jeżeli wyrobimy się w czasie premiowanym, no to jeszcze dodatkowa kaska z tego będzie, no i bardzo dobrze. To jest zlecenie LH50, i LH50 to chyba te wagony będą, dokładnie tak. W związku z tym my sobie tutaj oczywiście ogarniemy ten temat, przewieziemy, no bo czemu nie, ile to waży w ogóle? 490 ton, mam tutaj podstawioną szósteczkę, więc na luzaku poradzimy sobie z tym. Jedyne co, to trzeba ją odpalić, bo dziewczyna została tutaj sprowadzona. Aha, tu jest wszystko ogarnięte. Została dziewczyna sprowadzona, no i trzeba teraz ją wykorzystać, nie? O! I elegancko. Oczywiście dążymy, słuchajcie, do zarobienia kwoty. Co się tutaj stanęło? Co ja zaciągnąłem hamulec? A, sorry. Dążymy do zarobienia kwoty 400 tysięcy dolarów. Czasami trzeba wydać pieniądz, więc nam tutaj zostało 82 700. Za to właśnie moje wydawanie tych pieniędzy na różne tam atrakcje turystyczne. No ale dobra, no poradzimy sobie na spokojnie. Czasami trzeba, czasami mnie się nie chce lokomotyw naprawiać ręcznie, znaczy tam serwisować, więc też no, trzeba za to zapłacić, jest wiadome. I coś czuję, że będziemy nocą jechać, bo to już taka, powiem szczerze, pogoda. Pora dnia właściwie, no ale pogoda też pewnie za chwilę będzie lało. I łup, elegancko. Dobra. I teraz tak. Tu hamulec. Całkiem fajnie umieszczony ten hamulec. A my potrzebujemy, słuchajcie, wziąć zlecenie na tą książkę. Więc bieremy. To niestety. A, sorry. Kurczę, gdzie ja się pcham? O. Jeszcze się upewnię. B6S. I mamy to do bazy wojskowej w porcie przewieźć. No, sporo wagonów. Jest 2, 4, 6, jest 12, 14 wagonów. 490 ton. Długość pociągu 155 metrów. No i kasa fajna, naprawdę. Dobra, jadymy. Nie ma co tutaj marudzić, nie ma co czekać, nie ma co marnować czas. Tylko teraz tak, mapa mi będzie potrzebna. Jak ja chcę pojechać? No tutaj można pojechać w prawo. Oczywiście, no i tędy tutaj zjechać w dół. Czyli cały czas będziemy na prawo odbijać. A potem tu na lewo i tędy sobie pojedziemy. Czy wszystko tu jest ok? No, najwyraźniej. Trzeba będzie oczywiście uważać. Deszczyk już pada, także ja wiedziałem, że tak będzie. A, czekajcie, ja tutaj na prawo nie zjadę? Ulala, patrzcie. To bardzo ciekawa sprawa jest. Jak do tego doszło? Wiecie co? Coś mi tu dziwnie pokazuje. Przecież zaraz, może to nie chodzi tutaj o ten teren. Może to tam dalej będzie jeszcze rozjazd, chyba tak. Tak, to dalej będzie. No w każdym razie my na prawo ciśniemy. Tutaj.
No i oczywiście musimy uważać na ograniczenia, a tych tutaj trochę się spodziewam. Dobra, już spanikowałem, a to tutaj jest. No dobrze, dobrze. Wszystko w porządku, tak na dobrą sprawę. No dobra, ale kwestia jest tego typu, że tu dla odmiany na lewo nie idzie wjechać. No ale dobra, tu nic się nie dzieje. W ostatniej chwili i nie ma rozprucia. Ale powiem tak, coś słabo ciągnie i tak się zastanawiam, czy tam nie ma jakichś, nie wiem, problemów, ale tutaj mi nie świeci, że jakiś byłby tam hamulec zakręcony. W lokomotywie też jest odkręcony. A ta się poci, nie? I to, szczerze powiedziawszy, jadąc w dół. Więc no nie wiem, o co tutaj kaman. Ale dziwne to trochę jest. Ale nie, hamulca nie chciałem. Halo. Dobra, a jeśli ja tak zrobię, prędkość spada. No powiem wam szczerze, dziwne to jest. No nie, no hamulec jest odkręcony. No. Kurde. Dobra, aż sprawdzę. No. Ten jest odkręcony. Ten też. Co cię boli, kuźwa? Ten też. Ha! O Jezu, jaja są ty. A, bo to jest zniesienie... No jak w górę jedzie, jak go toczy tam... O, panie. Poczekaj. Słuchajcie, bo tutaj odwalają się akcje. Oho, ho. No, idzie temperatura. Co z tą lokomotywą jest nie tak, że wy mi piszecie 1300 ton, coś kurde tego, niesamowite tutaj uciągi ma? A później się okazuje, że jednak nie. I to pod górę piszecie, nie? A to ciekawa sprawa. No dobra, już. Nie chcę piasku marnować, nie wiadomo ile. Tym bardziej, że nie pada. No powiem wam, trochę się zdziwiłem, bo myślałem, że tutaj na tej trasie, którą śmigamy, czyli tędy, będą jakieś masakrycznie duże ograniczenia, a tutaj takie 60-80, więc całkiem. Więc no, można powiedzieć, że jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Tu mamy 60, oj, to normalnie. Jechał jak w masełko. No i co? No i teraz zjazd jest, tak? Najpierw wjeżdżaliśmy, teraz zjeżdżamy. O! Trochę za bardzo. No tutaj trzeba jednak się ograniczyć. Bo jak zaraz rypniemy gdzieś, to fajnie nie będzie. No i dobra, ograniczmy go tak mniej więcej, w ten sposób. Właśnie, bo zwrotnica i teraz my na lewo. Więc tu trzeba brać to pod uwagę, że my na lewo. Kuźwa, patrz, no nie zobaczyłem. Gdzie ta zwrotnica jest? O, udało się. 50 na godzinę, dobra, to trzeba hamować. Damy radę? Czy damy radę? Aż tam szlifuje te tory. No, dynamik go tam ograniczył, ale...
Tam dalej jest ile? 30. A, czyli tutaj będzie większy problem niż był poprzednio, no tak. Ciekawa sprawa. Dobra, to jeszcze nie jest 30, to jest powyżej 30. A tam ile? A cały czas 30. Oj, oj, syneczku, ja bym zwolnił na twoim miejscu. I tam ostry taki zakręcik. No dobra, no może być. O. No takie będą teraz tutaj zakrętaski. Także prędkości trzeba pilnować. Już prawie ciemno. Tak totalnie. No i 70, dobra. Ciśnij, panie, rozpędzuj się pan, bo pieniądze się muszą zgadzać. Bardzo dobrze. Ostatnio ktoś napisał, że reklamuje, co się dało, by haj się zgadzał, nie? Kuźwa. Ja też się tak zastanawiam, czy wam ktoś do portfela zagląda, bo ja nie. To tacy, którzy są ciekawscy, to wypad. A ja pokazuję produkt, który się pojawia, albo ma się pojawić na rynku, po to, żeby osoba, która jest zainteresowana ewentualnym zakupem, żeby mogła zobaczyć najpierw, co to jest. Ale ja gier nie tworzę. Więc jeżeli ktoś robi jakąś grę, która mnie się nie podoba, bądź wam się nie podoba, to się po prostu w to nie gra, nie? Albo się nie kupuje. Ja tak robię, polecam spróbować. Tym, którzy są tacy w dupę uprzejmi, że takie głupoty piszą. A jeżeli nawet coś byłoby reklamowane i byłoby to płatne, albo byłby jakiś deal z firmą, która jest sponsorem, to też nie jest kuźwa wasz interes, bo wy za to nie płacicie. Więc takie kurna wypociny to naprawdę... wnerwiają mnie w komentarzach, jak coś takiego czytam. I od razu mam ochotę nacisnąć odpowiedni guzik, ale jeszcze się powstrzymuję. To jest, kuźwa, dla wszystkich takich, którzy właśnie mają ból dupy o to, że ktoś zarabia i tak dalej, to ja zawsze powtarzam. Idź, ciulu, jeden z drugim do pracy, wykonaj swoją pracę i nie bierz za to wypłaty. Pracuj za darmo. Powiedz, nie wiem, żonie, dziewczynie, matce, komukolwiek tam, czy dzieciom, że nie będą jeść w danym miesiącu, a bo ty, kuźwa, stwierdziłeś, że nie dostaniesz wypłaty, że nie weźmiesz tej wypłaty, bo ty jesteś taki w dupę uprzejmy, dobrodupny i robisz to za darmo. No, ale ja tak nie powiem. Standardowo życie na krawędzi, skład nam się rozpędza. O, ale trzeba go jednak ograniczyć. Do 60 tutaj jest. O kuźwa, on się tam coś słabo ogranicza. Dobra. No i gdzie my jesteśmy właściwie? Jesteśmy tutaj, drodzy państwo, także już praktycznie przy porcie. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Będzie pieniądz, tylko nie wiem, ile czasu upłynęło, bo to człowiek no, gubi się tutaj w tym. Natomiast myślę, że jeszcze na spokojnie jesteśmy w czasie premiowanym i jakoś to tam będzie. Generalnie, jeżeli mowa o jakichś tutaj... rzeczach dostarczyć, to musimy do bazy wojskowej w porcie. I tutaj tak sobie, poczekaj chwilę, o.
I tutaj tak sobie pomyślałem... O, panie kochany... Już pan przesadził trochę. Tory wyszlifowane będą? Ciekawy jestem, jak wykolejenie pociągu w tunelu, to jakby to mogło wyglądać, nie? A, to jest 80. Dobra. Harbor. Pyk. Baza jest gdzieś tutaj, tak? O kuźwa. Czekajcie. Ten to mnie normalnie o zawał serca, albo jakąś inną aplikację przysporzy mi problemów i tyle. Dobra. Jeszcze raz. Baza jest tutaj, tak? Wojskowa. W związku z tym propozycja jest taka, bo my będziemy od tej strony wjeżdżać, żeby przejechać przez sektor E, wjechać tutaj w kierunku sektora C i tyłem wycofać do bazy wojskowej. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, słuchajcie. Tak sobie myślałem o tym, poza jakby nagraniem tutaj i dochodzę do wniosku, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. A my tymczasem będziemy musieli skręcić w prawo, niebawem. Co już tutaj na dynamiku będę jechał, go ograniczał, bo to co prawda jeszcze nie widzimy zwrotnicy nigdzie, ale... Za chwilę pewnie znienacka z przyczajki mi się tutaj gdzieś pojawi. I trzeba być przygotowanym. Ja wiem, że jest znak. O, właśnie. No i pięknie. Ale to prosto do portu. Elegancko. I teraz tak. Czy my wjeżdżamy... A, my chyba wjeżdżamy w sektor E. To teraz pytanie brzmi... Jak to tu jest poustawiane? Aha, jedziemy pustym torem, super. Dobra, to ja już tutaj nie chcę dynamika, możemy się toczyć w ten sposób. Nawet, powiem szczerze, napęd bym tutaj wziął. Ogarnął. Tylko teraz musimy pilnować. Zwrotnicy tak, żeby dobrze w kierunku sektora C podjechać. Liczę na to, że tam będzie wolny tor jakiś. Bo tych wagonów, no, jest tutaj trochę, więc... A nie chce mi się po prostu składu odczepiać, nie chce mi się z lokomotywą tutaj szarpać. Więc dobra, wyjdźmy sobie tutaj. Wstajmy elegancko. I będziemy lukać. Ona tam się toczy tyle, ile się toczy. Ciekawy jestem, czy tu będzie cień? A, nie ma cienia. Takie rzeczy. Patrzcie, nie ma cienia. Op. Mnie kuźwa nie rozjechało. No, to by było... O, już rozprucie poszło. Dobra, to będzie chyba ten zakręt tutaj. O, pyk. Dobra, ja proponuję wejść tutaj do lokomotywy i nieco zwolnić. Tak, dobra, to jest sektor C i teraz my byśmy chcieli, a wiecie co, wbijmy się tutaj na ten tor do załadunku. Tu się wbijemy i będzie dobrze, bo on to zawsze jest wolny. Jakieś traktory widzę. Tutaj na C2i. No dobrze. Teraz tak, czy moje wagony już tam przejechały wszystkie, czy jeszcze muszę ciągnąć? Bóg wie ile. A, dobra. To już bym mógł zatrzymywać. Zatrzymaj się, synu. A my tam sobie przestawimy zwrotnicę. Już będziemy mieli z głowy. O, w ten sposób.
I teraz możemy... możemy cofnąć. Niech tutaj zejdzie do zera na tym, w tym przewodzie głównym. Dobrze, i niech on sobie tam powolutku rusza. Jedzie teraz w lewo. Więc tu jest OK. I my sobie przejedziemy tu. Dobra, tu wszystko ładnie, pięknie. Jeszcze tylko... Aha, tutaj zwrotnica jest też przestawiona, czyli do bazy wojskowej. No i teraz... W tej bazie wojskowej, zobaczmy zlecenie, my mamy dostarczyć to na B3S. Gdzie tu teraz, kuźwa, B3S jest? B4S. A, czyli B3S będzie tu, tak? Dokładnie. I tam coś mi stoi, cholerstwo jakieś. Ja, dobra. Stoją wagony, słuchajcie, więc... na pewno B3S? No na pewno B3S, kurczę blade, no. Dobra, ta zwrotnica jest dobrze nastawiona. Ta też. Więc gitarka. Gdzieś tam słychać mój pociąg w oddali. Teraz tak, tutaj jest źle nastawiona, więc musimy przestawić. Ta jest dobrze. I teraz tylko ciaponga złapać, nie? Gdzie ten ciapon mój jest? O, jest i on! A jak ciśnie, oś ty panie! Zobaczcie ile my żeśmy... Zobaczcie ile my żeśmy czasu zaoszczędzili, on sobie jechał, a my ustawialiśmy. Tylko teraz tam trzeba będzie naprawdę uważać, bo... się zaraz gdzieś wrypie w te wagony. Nic tam nie widać. Wy tam mówiliście o tej latarence. Ja tam nic nie kupuję. Te latarnie są dla słabych. Dobra. Tu jest koniec pociągu i tu obserwujemy, co się tutaj dzieje. Jak myślicie, po ciemku, co tu widać? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy jestem w czasie premiowanym. No mam nadzieję, że tak. Ale to się za chwilę okaże. Puste wagony wjeżdżają. Zapewne będzie jakieś zlecenie na manewry, żeby je uzupełnić. No i gdzieś później jakaś trasa, nie? Tak sądzę. No, ale kazali dostarczyć puste wagony, to mają. No i dobra, tutaj na prawo i na skrajny tor. Ciekawy jestem, dlaczego nie chcieli na inny, powiedzmy, no nie wiem, na środkowy załóżmy, nie? Dobra, dziubaski, zwalniamy, bo on tutaj trzyma tę prędkość skubany, no naprawdę on dobry jest. Dobra, może jednak ze spolonym, bo... Teraz przywalę. Toć się tak ciut tylko. Dobra. Tak się może toczyć. Gdzie on właściwie jest? Ta latarka, kuźwa, nic nie daje. Czy ty już walnął? Aha, jest, dopiero będzie walił. Okej, okay, tu jest hamulec chyba gdzieś. Nie?
Dobra, nie wiem, gdzie jest hamulec, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczmy, gdzie są moje wagony. Okej, okay, jeszcze chwila i wszystkie będą tutaj między tabliczkami. Ale żeby tutaj oświetlenia nie dać, no to naprawdę. No. Dobra, przyspiesz trochę, mistrzuniu. Ja wiem, że tobie się nie spieszy, ale mnie tak. Dobra, one już chyba są, wiecie? A nie. Jeszcze jeden. Już prawie. Tak bym go mógł zostawić, ale... Dobra. Niech już mu będzie. Odpinamy. Zakręćmy dziubasowi hamulec. Żebym ja jeszcze coś widział, kuźwa, tu ciemno jak w szambie. I op. No dobrze. Ja tu jeszcze tylko... O, żeby mi nie generowała kosztów. Lecimy szybciutko, słuchajcie, tutaj się rozliczyć z tym. Nie to. O. To tylko tyle? No dobra, słuchajcie, ja myślałem, że dłużej to zajmie. No dobra, ukończyliśmy zlecenie i jeżeli chodzi o podstawę, dostaliśmy 53 025 dolarów plus premia czasowa 26 512,5 dolara, więc w sumie mamy 79 537 dolarów i 50 centów. Taki urobek dzisiaj i zarobek. O, może w ten sposób zarobek. O, tak będzie lepiej. Co tutaj jest ciekawego? Za 80 koła, patrzcie, ale hazamaty 3, to mamy, ale military 3 też, a to tego nie mamy. No, to nie za dobrze. Co by tutaj mieć? Manewry. To sobie zrobię, słuchajcie, ale poza nagraniem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.